Ostatni dzień targów Plaspol, przybyliśmy na stoisko firmy Sumitomo Demag i mamy okazję rozmawiać z panem Martinem Bajkiem. Panie Martinie, proszę powiedzieć, co zaoferowaliście w tym roku swoim klientom? W tym roku pokazujemy dwie wtyskarki, dwa gniazda produkcyjne dokładnie. Pierwsze na wtyskarki elektryczne. Pierwsze gniazdo produkcyjne Hand and Place, czyli zintegrowany robot samce naszej produkcji z maszyną razem z taśmociągiem, ze znakiem, certyfikatem CE w kompaktowej zabudowie z minimalnym footprintem. Także no, wiadomo, minimalne zużycie energii, minimalna powierzchnia, zrównoważony rozwój, to co zaczęliśmy na targach K, to co pokazywaliśmy, dalej ta tendencja, rozwój w maszyny elektryczne, kolejna generacja maszyn elektrycznych. Druga maszyna, drugie gniazdo produkcyjne, produkcja szybkobieżna we współpracy z polskimi producentami, firmą Maxim i firmą Yes Technology z Koszalina. Detale z IML-em, z etykietami, 4 sekundy, czas cyklu, też maszyna pełni elektryczna, Intellect S do produkcji szybkobieżnej do opakowań. Na stoisku Sumitomo Demag mamy okazję zobaczyć efekt wspólnego projektu pomiędzy japońskim producentem wtyskarek a polską firmą Maxim. Dlatego też zapytam pana Piotra Kasprzaka z firmy Maxim, na czym polega ten wspólny projekt? Wspólny projekt polega na... stworzyliśmy automat, który wykonuje, znaczy pobiera pojemniki, dostarcza etykiety do formy. To jest technologia, która się nazywa etykietowanie w formie, in-mode labeling. Robot jest wyposażony w napędy, które tutaj cechują się bardzo niskim zużyciem prądu, dużą dynamiką, dużymi prędkościami. Generalnie złożony jest w taki sposób, żeby konsumpcja powietrza, konsumpcja prądu była zminimalizowana do granic możliwości tak naprawdę. A proszę powiedzieć, jakie widzi pan korzyści wynikające z tak ścisłej współpracy z Sumitomo Demag? No przede wszystkim możliwość pokazania się z dużym partnerem, z dużym producentem, możliwość pokazania się jako polski producent na polskim rynku, przedstawienia możliwości automatyzacji. Firma Maxim nie tylko produkuje automaty do tej technologii IML, ale zajmuje się również ogólnie pojętą automatyzacją, robotyzacją, więc no, na pewno pokazanie się obok takiego partnera jak Demag Sumitomo to tutaj bardzo znaczący element dla nas.